Kamil Jenel dla portalu Fight Sport. Kamil, gratulacje za zwycięstwo. Chyba niełatwo ci się jednak dzisiaj walczyło na gali DSF Kickboxing Challenge z swoim rywalem z Palestry. Powiem, była to bardzo trudna walka. Z tego względu, że rzadko kto jest wyższy ode mnie w tej kategorii wagowej. Nie jestem przyzwyczajony do walczenia z kimś wyższym od ciebie, no a zawodnik, nie ma co ukrywać, był bardzo dobry, jak na młody wiek, to powinien się rozwijać. Za parę lat na pewno z tymi warunkami może coś osiągnąć. Powiedz, bo masz spore doświadczenie zawodowe, walczyłeś w Holandii, jesteś zawodnikiem, który nie tylko w Polsce walczy. Jak byś porównał różnicę poziomów tutaj, jeśli chodzi o, powiedzmy, te walki K1? Dzisiejsza walka była stała mi się wydaje na dobrym poziomie. Do końca nie byłem pewny, czy mi dają wygraną. Także poziom był wysoki. Choć walczyłem z bardziej znanymi zawodnikami, to i wygrywałem te walki do dzisiaj, jakby no nie byłem do końca pewny, czy podniosło moją rękę, czy jego. Można powiedzieć, że dałeś dzisiaj z siebie wszystko. Byłeś dobrze przygotowany, jesteś w perfekcyjnej formie, patrząc na to, co się działo i przekrój tych trzech rund? No myślę, że tak, że pierwsza runda była na pewno przegrana. Z tego względu, że zaskoczył mnie jakby stylem. No, dostałem z pięć może takich dość solidnych kolan na głowę, na nos, na czoło. Nie, były to mocne, ale nie wstrząsnęły. No, sparowałem z dużo cięższymi też zawodnikami w Holandii i jakoś wydaje mi się, że głowa jest odporna na ciosy. Powiedz, podoba ci się w ogóle ta gala dzisiaj? No jest super, nie walczyłem jeszcze na takiej gali tak zorganizowanej. Walczyłem w lutym na M-Fusion i nie ma porównania do organizacji tamtej gali i tej. To jest niebo a ziemia, no. Ta gala jest super zorganizowana, na super hali. Wszystko jest jak powinno być. Kamil, gratuluję zwycięstwa, już się nie męczę więcej. Słyszeliście Państwo, to jest gala lepsza niż Enfusion, niż gale holenderskie. Kamil ma porównanie, walczył na tamtych galach nie jeden raz, walczył z klasowymi zawodnikami, ale naprawdę stoczył dzisiaj ciężki pojedynek, pokonał swojego rywala i cóż, gratulacje. Dziękuję bardzo.